Rock Radio. Proszę Państwa, nie ma co ukrywać, w świetle afery Robertsowa i przyjaciele zupełnie nowego znaczenia nabiera termin restauracja, menu, ale także słowo kelner. Kelner? Mhm. Ja uważam, że jeżeli miałbym porównać tych kelnerów do żołnierzy, to oni są z gromu. Inni kelnerzy to są zwykli szeregowi w pierwszym rzędzie. Proszę Państwa, to nie jest łatwe dzisiaj być kelnerem. Słucham? Witam, dzień dobry, cześć. Może dodzwoniłem do biura pośrednictwa pracy. Słucham. Witam, Sędziński Łukasz z tej strony, ja dzwonię z restauracji sejmowej. Chcielibyśmy dać ogłoszenie o pracy dla kelnerów u nas w restauracji. Dla kelnerów, tak? Tak, tak. Rozumiem. A proszę mi powiedzieć, czy ma pan jakieś wymagania odnośnie tych stanowisk właśnie, czy to tylko chodzi o ogłoszenie, czy również chcą państwo, żebyśmy my rekrutowali takich ludzi? Chcielibyśmy, żeby państwo rekrutowali. Aha, dobrze. Proszę mi powiedzieć, jakby tutaj od kiedy, na kiedy taka grupa osób, jaka grupa osób? Od 1 kwietnia poszukujemy 10 osób. Jakie wymagania tutaj państwo stawiają? Więc tak, higiena osobista, znajomość dwóch języków obcych, angielski i niemiecki, umiejętność obsługi sprzętu elektronicznego. Jaki to jest sprzęt? Obsługa zagłuszacza częstotliwości, doświadczenie w montowaniu kamer termowizyjnych. Termowizyjnych, mikrokamer i noktowizorów. Dodatkowo jeszcze znajomość mikrorejestratorów głosu. Dobrze, czy pani mogłaby powtórzyć to, co pani zapisała? To jest higiena osobista, znajomość dwóch języków obcych, angielski i niemiecki, umiejętność obsługi sprzętu elektronicznego typu zagłuszacza częstotliwości, doświadczenie w montażu kamer termowizyjnych, mikrokamer i noktowizorów, znajomość coś jeszcze tutaj, mikrorejestratorów. Dobrze. No dobrze, to panie Łukaszu, to ja tutaj przekażę te informacje właśnie sobie przełożonej. Dobrze, dobrze, dziękuję ślicznie. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Do usłyszenia. Moim zdaniem to się zgłosi Adam Toczko, ten co nagrywał Illusion. Ja aptekę.